Witajcie na kanale Niemono Podcast, który będą dla Was prowadzili Paulina i Adam. Adamie, o czym będzie nasz kanał? Ten kanał będzie o związkach konsensualnie niemonogamicznych, czy etycznie niemonogamicznych. Co to dokładnie jest, dowiecie się oczywiście z treści, które już są na kanale i z następnych odcinków. Przede wszystkim będziemy zapraszali różnych ekspertów, naukowców, naukowczynie, którzy zajmują się badaniami w różnych obszarach związanych z etyczną niemonogamią. Będziemy też zapraszali praktyków, terapeutów, seksuologów, żeby ze swojego doświadczenia powiedzieli nam, z jakimi problemami, wyzwaniami mogą mierzyć się osoby w takich związkach, jak sobie można z tym poradzić, co zrobić, żeby poprawić jakość takich relacji. Będziemy też zapraszali gości, którzy żyją w ten sposób. Opowiedzą nam o swoich doświadczeniach, opowiedzą nam, jak wybrali taki typ budowania relacji. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy element tego kanału. Dodatkowo znajdziecie u nas recenzje książek, artykułów czy filmów, seriali, w których pojawia się motyw etycznej niemonogamii. Paulino, czym zajmujesz się w swojej pracy badawczej? Ja jestem psychologiem, pracuję w Instytucie Psychologii UMCS. Zajmuję się badaniami w obszarze związków, między innymi związków etycznie niemonogamicznych. Będę jedną z prowadzących, ale będę też dbała o to, żeby wiedza na tym kanale była zgodna z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej. Z kolei ja nazywam się Adam Mazurkiewicz i będę tym technicznym, czyli zadbam o jakość, obraz i wspomogę Paulinę w przekazywaniu tej wiedzy, żeby była jak najbardziej przystępna i ciekawa dla Was. Na pomysł kanału wpadliśmy razem z Katarzyną, z moją małżonką. Temat zaczął nas po prostu interesować, zaczęliśmy zgłębiać wiedzę na ten temat i w ten sposób poznaliśmy Paulinę, znajdując jej książkę w sieci. Dziękuję mężowi. Tak. No właśnie chciałam ostatnie zdanie powiedzieć. Dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do rozwoju kanału. Ja przede wszystkim dziękuję mojemu mężowi. A ja właśnie Katarzynie, o której już wspominałem, która też jest montażystką tego kanału. Chciałem również podziękować Dawidowi, myśliwcowi z kanału Uwaga Naukowy Bełkot, z którym współpracuję już bardzo długo. Wspiera mnie swoją wiedzą, sprzętem. No, na starcie opiekuje się nami troszeczkę od strony tej technicznej. Jeśli treści dotyczące etycznej niemonogamii Was interesują, to zapraszamy do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka. Możecie też śledzić nas w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i na TikToku. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszamy Was do treści, które już są dostępne na kanale. Do zobaczenia. Dobra, czy to będzie ten kanał o trójkącikach? Też.